Witamy Państwa w Energy Gas Polska. Dzisiaj na montażu gościmy Audi A6. Jest to model z 2004 roku. Pod maską mamy silnik 2,4 litra, V6 o mocy 177 koni mechanicznych. Została tutaj zamontowana instalacja stack Qmax, przeznaczona do silników sześciocylindrowych. Także przedstawię tutaj może elementy tej instalacji, które widać, chociaż tak, reduktor jest zamocowany, nie będzie widoczny tutaj, ale jest zamocowany przy podróżnicy tam z przodu, pod spodem, także nie jest w ogóle widoczny pod maską. Tutaj mamy elektrozawór z filtrem fazy ciekłej, tutaj obok mamy filtr fazy lotnej, także filtry są na wierzchu. Tutaj widzimy dwie listwy wtryskowe, po 3 sztuki z każdej strony. Sterownik tutaj od tej instalacji jest schowany w podszybiu, także też będzie niewidoczny. Tutaj jeszcze widzimy złącze diagnostyczne. I to właściwie tutaj pod maską wszystko. Zapraszam do środka. Przełącznik został umieszczony w popielniczce. Także po zamknięciu popielniczki przełącznik jest zupełnie niewidoczny. I z miejsca kierowcy jest po otwarciu doskonale widoczny. Zapraszam teraz do bagażnika. Zbiornik został umieszczony w miejsce koła zapasowego, tutaj pod podłogą bagażnika. Jest to zbiornik 55-litrowy, ale spokojnie do tego modelu 75 litrów można włożyć. Tutaj wnęka na tyle pozwala. I zapraszam tutaj jeszcze do wlewu. Wlew został zamocowany pod klapką, tutaj obok korka wlewu benzyny, także jest to mały wlew z dokręcaną końcówką. Korek, jak widać, odkręca się bez problemu. Po zamknięciu jest zupełnie niewidoczny wlew z zewnątrz. Podsumowując, spalanie tego samochodu na benzynie to było około 13 litrów, teraz na gazie może być to około litrów 14. Nawet do 15 jest akceptowalne. Koszt przejechania 1000 km na benzynie to było około 585 zł. Teraz na gazie będzie to tylko 300 zł. Także oszczędności na każdym 1000 rzędu 280-300 zł mniej więcej zostaje w portfelu. Zbiornik, jak już mówiłem, 55-litrowy, z czego do wykorzystania około 44 litrów. Zasięg na jednym tankowaniu około 300 km. Także to tyle. Zapraszamy do Energy Gas Polska również na montaż i serwis instalacji gazowych, jak i również do subskrypcji. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube i do lajkowania. I dziękuję, do zobaczenia w kolejnych filmach.